Rok to jest krytyczna uwaga o prymacie epistemologii filozofii. Chcę uchylić ten prymat epistemologii. Drugi krok to będzie krytyczne rozważenie dotychczasowych stanowisk w epistemologii wartości, z konieczności króciutkie, chociaż mam tu duże takie wywody na ten temat. Trzeci krok to będzie bardzo lapidarne, właściwie no takie maksymalnie lakoniczne wymienienie kilku tez na temat istoty wartości, czyli co to są wartości. I najważniejszy będzie krok następny, bo tam będę chciał odpowiedzieć na tytułowe pytanie mojego referatu, czyli jak poznajemy wartości. I chyba więcej mi się nie uda Państwu przedstawić. Pozostaną mi dwa problemy, które wynikają z mojej koncepcji poznania wartości, ale to już zależy od czasu, jaki będę miał, czy uda się coś odpowiedzieć, czy nie. Więc krok pierwszy. Aksjologia to jest dziedzina filozofii, która powstała w czasie, gdy filozofia była po tak zwanym zwrocie epistemologicznym. Czyli na przełomie, aksjologia powstała akurat na przełomie XIX i XX wieku, a właściwie wielki taki boom aksjologiczny to była pierwsza połowa XX wieku. W aksjologii jest normą, czy regułą, że najpierw wskazywano sposób poznania wartości, a dopiero w następnym kroku odpowiadano na pytanie, czym wartości są. Czyli epistemologia poprzedzała tu czy to ontologię wartości, czy w każdym razie przedmiotowe wypowiedzi na temat wartości. To prowadziło bardzo często do, przynajmniej w mojej ocenie, impasu. Mógłbym podać kilka przykładów, na przykład George Edward Moore, na przykład moim zdaniem Ingarden. To są przykłady, jak również tak zwani emotywiści, Charles Stephenson czy Ayer. To są przykłady, kiedy ze względu na przyjętą metodę poznania albo koncepcję poznania wartości dochodzi się do bardzo kłopotliwych wniosków na temat samych wartości. Na przykład Moore mówił, że wartość jest to jakość nienaturalna i nic więcej na ten temat nie potrafił powiedzieć, a jest to teza ontologiczna. Ingarden zauważał, że cała tradycja fenomenologiczna nie potrafi odpowiedzieć na pytanie o sposób istnienia wartości, a mimo to nie porzucił metody fenomenologicznej, tylko dalej uparcie tę metodę kontynuował. Emotywiści dochodzili do, moim zdaniem, kompletnego nihilizmu, gdyż twierdzili, że pojęcia wartościujące niczego nie oznaczają, tylko wyrażają emocje, zatem wniosek z tego ontologiczny jest taki, że wartości po prostu nie ma, świat nie zawiera w sobie żadnych wartości, a mimo to nie zmieniali swojej koncepcji poznania wartości. Ja to nazywam redukcją ontologii do epistemologii i to mi się bardzo nie podoba, szczególnie w aksjologii, chociaż i w szerszej filozofii. I wydaje mi się, że ten prymat epistemologii, to znaczy takie myślenie, które mniej więcej argumentuje tak. Najpierw trzeba wskazać rzetelny sposób poznawczego dostępu do przedmiotu, żeby cokolwiek powiedzieć o przedmiocie. Otóż, że takie myślenie właśnie redukuje no, prawdy o przedmiocie do prawd epistemologicznych. Żeby uchylić ten prymat, zauważam, że po zwrocie epistemologicznym wcale nie doszło w filozofii do żadnej oczekiwanej zgody. To znaczy, że poznanie jako przedmiot, ten pierwszy przedmiot filozofii, nie jest wcale łatwiej dostępne, ani budzące mniej kontrowersji niż byt. Bo właściwie nie wiadomo, dlaczego miałoby tak być. Tak jak w metafizyce przed Kartezjuszem były różne koncepcje bytu, tak po przewrocie epistemologicznym było wiele koncepcji poznania, które do dzisiaj w kontrowersje trwają. No, mógłbym tu wiele więcej rzeczy zauważyć, tylko nie mam czasu. Na przykład, jeśli chodzi o tę ideę prymatu epistemologii, ona moim zdaniem doprowadza albo do błędnego koła w dowodzeniu, albo do regresu w nieskończoność. Wspominał o tym kiedyś
Leonard Nelson, jeden z neokantystów, na swój sposób inny wspominał o tym Ingarden w takim artykule o obiektywności, pokazując to. Oczywiście chodzi mi tylko o przypadek, kiedy się głosi prymat epistemologii, to znaczy epistemologia jako filozofia pierwsza, bezzałożeniowa, która ma rzekomo uzasadnić wszelką wiedzę. To ja taką ideę tutaj staram się uchylić, czy pokazać jej słabe strony. Idea prymatu epistemologii jest moim zdaniem beznadziejnie bezowocna z tego powodu, że w dziedzinie myślenia filozoficznego poznanie poznania, które miałoby być wolne od założeń ontologicznych, czyli od jakichkolwiek twierdzeń na temat poznawanych przedmiotów, musi się bowiem zawsze borykać z paradoksem swoistego creatio ex nihilo. Wychodząc z początkowego punktu założonej niewiedzy lub zawieszenia wszelkiej wiedzy, mam na myśli tą linię Kartezjusz, Husserl, w pewnym sensie Kant też, musi w owej pierwotnej nicości epistemologicznej ustanowić pierwszą prawdę. I właśnie ta pierwsza prawda jest ustanawiana albo arbitralnie, czyli bez uzasadnienia, albo popada w nieskończony regres, czyli w konieczność uzasadnienia uzasadnienia. Z zera wiedzy nie można bowiem wywnioskować żadnego jej plusa. Ta krytyka jest niepotrzebna do tego, żeby uzasadnić swoją strategię argumentacyjną. Mianowicie ona jest taka, że uważam, że najpierw trzeba powiedzieć, czym są wartości, a dopiero później odpowiedzieć na pytanie, jak poznajemy coś takiego jak wartości. Czyli jest to metoda właściwie więcej mająca wspólnego z Arystotelesem i poniekąd z Nikolai Hartmanem, który głosił prymat ontologii nad epistemologią, niż z większością aksjologii współczesnej. To może tyle, jeśli chodzi o tą ogólną uwagę, bardzo skrótowo przedstawioną. Teraz przejdę do drugiego punktu, czyli impas w epistemologii wartości. Przedstawię tutaj trzy stanowiska, które uważam za najważniejsze i takie modelowe, które obejmują wiele różnych odmian. Mianowicie non-kognitywizm aksjologiczny po pierwsze, po drugie intuicjonizm aksjologiczny, a po trzecie ideę praktycznego rozumu. Te trzy. Non-kognitywizmem określa się stanowisko, wedle którego poznanie wartości nie istnieje. Pogląd ten głosi, że stosunek umysłu do wartości jest stosunkiem emocjonalnym. Emocje zaś nie mają charakteru poznawczego. Sfera emocji jest pojmowana jako zbiór rozłączny ze zbiorem obejmującym sferę poznania. W dziedzinie wartościowania zatem umysł może przedmioty aprobować lub dezaprobować, pragnąc ich lub czuć do nich niechęć, czcić je lub nimi pogardzać, ale wszystkie te postawy lub nastawienia, jako że są emocjonalne, nie stanowią aktów poznawczych. Podstawowym argumentem, na którym opiera się stanowisko non-kognitywistyczne, jest stwierdzenie mówiące, że sporów aksjologicznych, to znaczy odmienności ocen tego samego obiektu, nie da się rozstrzygnąć za pomocą intersubiektywnych racji. Nie istnieje bowiem taka wiedza, która wymuszałaby logicznie zgodę w sferze wartościowej. Ten non-kognitywistyczny argument został eksplicite sformułowany, co prawda dopiero pod wpływem wysuniętej przez Moora, George'a Edwarda Moora, teorii błędu naturalistycznego w etyce, czyli przez tak zwanych emotywistów w metaetyce, ale różne jego wersje pojawiały się również we wcześniejszych teoriach subiektywistycznych. To znaczy od czasów sofistów, można by powiedzieć. Oceniając non-kognitywizm, trzeba stwierdzić, że ma on jedną zaletę, a poza tym same wady. Zaletą i nowym argumentem jest rozpoznanie i eksponowanie tego, że niezgodności i spory w dziedzinie ocen nie mogą być usunięte przez odwołanie się do samej tylko wiedzy deskryptywnej, czyli o faktach. Epistemologii non-kognitywizmu brakuje zazwyczaj rozwiniętej teorii działania, która zawierałaby jasną koncepcję wolności i normatywności.
Podstawowym mankamentem non-kognitywizmu jest jego fragmentaryczność. Stanowisko to jest w zasadzie twierdzeniem dotyczącym wyłącznie kwestii poznania wartości, a logiczne założenia i konsekwencje tego twierdzenia są przez non-kognitywistów ignorowane. Najbardziej brakuje w teorii non-kognitywistycznej, moim zdaniem, odpowiedzi na pytanie o genezę uczuć. A niestety nie jest ona formułowana przez obrońców non-kognitywizmu. Jeśli byśmy taką teorię uczuć chcieli domyśleć zgodnie z logiką tego stanowiska, to się okaże, że uczucia powstają jako skutki jakichś faktów. One są zjawiska, nie są poznawcze, nie mają charakteru intencjonalnego. Są więc faktami psychicznymi, a jako fakty posiadają oczywiście przyczyny w innych faktach. W związku z tym każdy ocenia tak, jak oceniać musi. Implikacje non-kognitywizmu dla filozofii działania obciążone są następującymi trudnościami teoretycznymi. Wymienię cztery takie trudności. Po pierwsze, jeśli na temat wartości próbuje się utrzymać tezę o ich istnieniu na gruncie tego non-kognitywizmu, to popada się w błąd naturalistyczny. Jeżeli zaś przyznaje się otwarcie, że wartości nie istnieją, to z kolei głosi się nihilizm aksjologiczny. Po drugie, jeśli wartości pojmuje się jako funkcje, skutki bądź ekspresje emocji rozumianych jako fakty psychiczne, to popada się w determinizm. Fakty psychiczne, bowiem jak wszystkie fakty, muszą posiadać przyczyny. Same więc wartości jako efekty faktów psychicznych okazują się skutkami szeregu przyczynowego. W ten sposób wartości przybierają zarazem status faktów, w rezultacie czego pozostaje niewiadome, na jakiej podstawie pewne skutki emocji, czyli pewne fakty, uznawać za wartości. Po trzecie, stanowisko non-kognitywistyczne uniemożliwia uzasadnienie jakiegokolwiek porządku normatywnego, zarówno prawno-politycznego, jak i moralnego. A tym samym stawia ten porządek poza przedmiotem racjonalnego dyskursu argumentacyjnego. I po czwarte i ostatnie, działanie samego non-kognitywisty postawione jest przez jego własną teorię w sytuacji paradoksalnej. Jest on człowiekiem, który w życiu praktycznym ceni i wybiera coś, o czym w teorii wie, że nie jest cenne. Innymi słowy, jego teoria orzeka, że jego życie praktyczne pozbawione jest racjonalności. Wymienione argumenty wystarczają, aby pogląd ten odrzucić. Odrzucając go, wykluczamy zarazem tezę głoszącą, iż wartości nie istnieją i że w dziedzinie wartościowej nie występuje żaden rodzaj poznania. Problemem jednak pozostaje, jak wartości są poznawane. I teraz intuicjonizm aksjologiczny. Oczywiście intuicjonistów było wielu, była linia niemiecka, ważniejsza, tak ciągnąca się od Brentany, a właściwie jeszcze Locego młodego, poprzez Meinonga, później Husserla i całą fenomenologię. To jest ta niemiecka linia intuicjonizmu, który się nazywa intuicjonizmem emocjonalistycznym, z tego powodu, że się intuicję pojmuje jako emocje, akty emocjonalne, które mają charakter intencjonalny. No i jest druga linia, brytyjska bym powiedział, jeśli chodzi o współczesną aksjologię, to od Mura można ją wywodzić, bo wcześniej jeszcze byli teoretycy zmysłu moralnego w Anglii, Hutcheson i inni, Shaftesbury, ale to dawne czasy. Później była szkoła deontologiczna w latach 30. To jest mniej ważne, tylko że to chodzi mi o to, że moje uwagi dotyczą tych wszystkich intuicjonizmów, wersji intuicjonizmów. Odnosząc się do intuicjonizmu w sposób syntetyczny, skupię się na rozważeniu krytycznym dwóch podstawowych tez, stanowiących fundament każdej wersji intuicjonizmu. Pierwszą z nich jest teza, wedle której wartości są poznawane przez wgląd intuicyjny. Według nurtu fenomenologicznego na intuicję te składają się uczuciowe akty intencjonalne. Drugą zaś tezą jest wniosek ontologiczny, który wynika z tezy pierwszej i stanowi odpowiedź na pytanie następujące. Czym muszą być same wartości, skoro poznajemy je intuicyjnie? Intuicjonistyczną odpowiedź na to pytanie sprecyzuję w dalszej analizie. No i niestety nie będę miał czasu, żeby się zająć tym pierwszym. Formułuję tu szereg takich krytycznych uwag na temat intuicjonizmu. Najważniejszą uwagą moim zdaniem jest uwaga, że gdy się kłóci dwóch intuicjonistów, że się tak wyrażę,
to jedyną możliwością argumentacji, jaka im zostaje, są argumenty ad personam. To znaczy jeden drugiemu musi zarzucić, że jest nieukwalifikowanym podmiotem epistemologicznym. To wynika z tak zwanej teorii złudzeń epistemologicznych, które przedstawiali Max Scheler, Nikolai Hartmann czy Hildebrandt. Ta teoria mówi, że jeśli ktoś się myli, to dlatego, że to z jakichś, to z takich powodów, że jest jakimś podmiotem uczuciowo zdefektowanym. To znaczy albo ma niedorozwinięte uczucia, albo ma tak zwany daltonizm aksjologiczny, albo tak zwaną atrofię serca, jak mówi Hildebrandt. Różne są tu nazwy, nie ma czasu tego rozwijać. W każdym razie różne można formułować czysto epistemologiczne argumenty przeciwko intuicjonizmowi, że jest na przykład nieintersubiektywna intuicja, że nie ma zewnętrznego kryterium trafności tej intuicji i tak dalej. Niemniej moim zdaniem one nigdy nie są konkluzywne. To znaczy intuicjonista, jak się uprze i zechce bronić swojego intuicjonizmu, no to za pomocą czysto epistemologicznych argumentów nie obalimy jego tezy, bo on wtedy powie, że nie istnieje coś takiego jak intersubiektywne poznanie wartości, tylko elitarne, że trzeba być odpowiednio podmiotem rozwiniętym duchowo, żeby poznawać. Na przykład u Schellera jest eksplicytna taka teza mówiąca o tym, że intersubiektywność nie jest cechą poznania filozoficznego czy aksjologicznego na przykład. Ja sądzę, że konkluzywną krytykę intuicjonizmu można przeprowadzić dopiero na gruncie ontologicznym. To znaczy, intuicjonizm jako stanowisko epistemologiczne pociąga bowiem za sobą, jak wspomniałem, już określone tezy z zakresu ontologii wartości. Skoro wszak intuicja jest receptywna i nie jest złudzeniem, to poznawane przez nią wartości muszą być jakimiś niezależnymi od subiektywności bytami. Czyli nie są uznane, tylko są odtwarzane. Nieuchronnym rezultatem intuicjonizmu jest więc wielce kłopotliwa, ja to nazywam ontologizacją wartości, czyli zamiana wartości w byty. I to jest, jak mi się wydaje, konieczna konsekwencja intuicjonizmu. Nie można być intuicjonistą i nie uważać, że wartości są jakimiś rodzajami bytami. Bo wtedy trzeba by intuicję pojmować jako kreację wartości, czyli wytwarzanie za pomocą aktów. I teraz przedstawię bardzo krótko wady tej ontologizacji. Czyli co się dzieje w teorii wartości, gdy głosimy, że wartości są jakiegoś rodzaju bytami. Właściwie nie jest ważne jakiego rodzaju. Akurat fenomenolodzy najczęściej mówią, że to są tak zwane istności idealne. Hartmann mówi, że to są byty idealne w znaczeniu platońskim. Myślę, że to jest mniej ważne. Wady tej ontologizacji są następujące. Po pierwsze, zatarcie różnicy między ontologią a aksjologią. To znaczy, jeśli wartości są bytami, to aksjologia jest zbędna. Do ich wyjaśnienia powinny wystarczyć kompetencje ontologii. Czyli aksjologia była niepotrzebnie powoływana. Przypomnę, że aksjologię powoływano dlatego, że uważano, że ontologia nie wystarczy do wyjaśnienia wartości. Na przykład Locke tak argumentował w XI wieku jeszcze. Po drugie, niemożliwość wyjaśnienia tak zwanej realizacji wartości. To znaczy, najkrócej mówiąc, skoro wartości są bytami, to ich realizacja jest albo zbędna, albo niemożliwa. Znaczy, jeśli już są, to po co ich realizować? A jeśli realizacja miałaby polegać na przenoszeniu z jednego sposobu bytu na drugi sposób bytu, to taka jest niemożliwa. Nie można bytu idealnego uczynić bytem realnym. Po trzecie, trudności z uniknięciem błędu naturalistycznego. I krótkie wyjaśnienie. Bytowość wartości musi oznaczać, że dyskurs aksjologiczny jest redukowany do dyskursu opisowo-ontologicznego. Czyli jeśli wartości są bytami, to da się o nich mówić za pomocą języka ontologii. Inaczej nie są bytami. Po czwarte, kłopoty z wytłumaczeniem powinności. Ugruntowanie powinności na wartościach pojętych jako byty popada w błąd naturalistyczny. To jest bardzo ogólnikowe stwierdzenie. Można by to rozwinąć, bo akurat fenomenolodzy nie mówią o tym, że tezy o powinności wywnioskowuje się z tez o wartości. Tylko mówią, że powinność jest intuicyjnie dana wraz z poznaniem wartości. Ale o tym będzie następny punkt. Ostatnia wada i najważniejsza moim zdaniem jest to determinizm aksjologiczny, czyli wykluczenie wolności.
No i o tym determinizmie chciałbym dwa słowa więcej powiedzieć, bo uważam to za najważniejszy argument przeciwko obiektywizmowi, znaczy temu intuicjonistycznemu obiektywizmowi wartości. Sprawa polega na tym, że według tego stanowiska, dopóki człowiek nie pozna istniejących wartości, dopóty niczego nie może przeciwstawić przyczynom, które determinują jego działanie jako bytu zanurzonego w świecie. Nie znając wartości, nie może więc wykonać czynu wolnego, to znaczy innego niż zdeterminowany przyczynowo. Wydaje się zatem, że dopiero akt poznania wartości jest czynnikiem, dzięki któremu człowiek może swoje działanie określić alternatywnie wobec zdeterminowania przyczynowego i dzięki temu od tego zdeterminowania się uwolnić. Podstawowa kwestia zawiera się jednak w pytaniu, czy człowiek może dokonać wolnego wyboru wśród wartości poznanych. Innymi słowy, czy jest wolny wobec samych wartości. I na czym ta ewentualna wolność miałaby polegać? W moim rozumieniu niemożliwość pogodzenia tezy o obiektywnym bycie wartości z tezą o wolności decyzji polega na tym, że po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich możliwych interpretacji momentu decydowania, jako logicznie poprawna pozostaje tylko jedna możliwość. Można by rzec sokratejska. Treść tej możliwości jest następująca. Jeśli wartości są obiektywnymi bytami, to w pełni adekwatne ich poznanie musi być zarazem zdarzeniem, które determinuje treść działania. O ile oczywiście to działanie będzie wolne od determinacji przyczynowej. Przypadek przeciwny jest bowiem nieuchronnie antynomiczny, to znaczy niepojmowalny. To znaczy, jeśli czyn człowieka nie został wyznaczony przez przyczyny, ale został wykonany świadomie, czyli przez człowieka znającego wartości, to musi pozostać niezrozumiałe, jak mógłby on, ten czyn, być wykonany w innym kierunku niż wskazują poznane wartości. Czyli to jest fenomenologiczna wersja intelektualizmu etycznego Sokratesa, ja bym powiedział. To znaczy, jeśli człowiek poznał dobro, to staje się automatem do czynienia dobra. Nie ma wyboru wtedy. Antynomia między wolnością i wartościami, uznana przez Nikolai Hartmana za nierozwiązywalną, bo Hartman jest jedynym, który tę antynomię dostrzega, analizuje ją i mówi, że ona jest nierozwiązywalna, że rozum ludzki nie może jej pojąć, nie może sobie z nią poradzić. W związku z tym nazywa ją metafizyczną. A dla Hartmana wszystko, co nierozwiązywalne, to metafizyczne, przypomnę. Otóż moim zdaniem ta antynomia jest pochodną ontologizacji wartości. Ontologizacja wartości jest wytwarzana przez intuicjonizm, jest pochodną intuicjonizmu z kolei. Żeby uniknąć tej antynomii, należy same wartości pojąć inaczej niż niezależne od podmiotu byty. No i taką pożądaną modyfikację w pojmowaniu wartości zaproponowałem w innych moich pracach. Jeśli jednak wartości nie są bytami obiektywnymi, to ich poznanie musi polegać na czym innym niż intuicyjny ogląd. I tyle jeśli chodzi o intuicjonizm. I teraz w maksymalnym skrócie o idei rozumu praktycznego. Koncepcję rozumu praktycznego można pojmować jako trzecią drogę obok tych dwóch przedstawionych. Idea rozumu praktycznego jest bowiem wysuwana przez tych filozofów, którzy sądzą, że z jednej strony nie istnieje, jest nieosiągalna wiedza o treściowo określonych wartościach. No, rozpoczyna tą drogę Kant, w XX wieku szczególnie etycy dyskursu ją kontynuują, Habermas i Appel. Z drugiej strony nie godzą się oni na non-kognitywizm, to znaczy na przekonanie, że ludzie w działaniu kierują się tylko sytuacyjnymi uczuciami. Idea rozumu praktycznego nosi się więc polemicznie do obu analizowanych wyżej stanowisk. No i nie mam czasu, żeby szczegółowo argumentację rozwijać. Powiem tylko, że u Kanta, znaczy moja generalna diagnoza idei rozumu praktycznego jest taka, że rozum praktyczny jest konieczny w poznaniu aksjologicznym, aczkolwiek rozum praktyczny nie poznaje wartości. I podstawowa słabość idei rozumu praktycznego polega na tym, że rozum praktyczny jest formalny, a wnioski muszą być treściowe. W związku z tym rozum praktyczny nie może pozyskać pierwszej przesłanki aksjologicznej do tego, żeby wnioski z rozumowania aksjologicznego mogły być treściowe.
I moim zdaniem nikomu z obrońców idei rozumu praktycznego nie udało się spójnie przedstawić, czy to etyki, czy aksjologii. U Kanta, powiem krótko, mógłbym szerzej to oczywiście pokazywać, ale nie miejsce tu na to. W momencie, gdy Kant stwierdza, że wolność no taka racjonalna wolność posiada zarazem godność i że godność jest bezwzględną wartością. Albo gdy formułuje tą wersję imperatywu, w której mówi, że osoby ludzkie zawsze należy traktować zarazem jako cel, nigdy jako tylko środek. Moim zdaniem są to stwierdzenia, w których Kant przedstawia materialną treść wartości i w ten sposób zdradza swój formalizm, to znaczy zdradza w taki sposób, że nie jest wcale formalistą. On deklaruje, że uprawia etykę formalną, a w istocie przyjmuje najpierw przesłankę treściową, mianowicie ta przesłanka mówi, że osoba ludzka ma wartość bezwzględną, po czym dopiero na tej podstawie tej przesłanki przeprowadza rozumowania. I identycznie moim zdaniem jest w każdej późniejszej wersji rozumu praktycznego. No, bo ja tu wymieniam i omawiam neokantystów badeńskich, na przykład pogląd Rickerta, który mówił, że wartości są formalne, a kultura poszczególna wypełnia je relatywną treścią, czy wcześniej Wittelbanda. Mój zarzut do neokantystów jest taki, że nie da się poznać treści wartości transcendentalnych w żaden sposób. Nie ma takiej możliwej metody, żeby poznać, czego chce transcendentalna wola. Każdy sposób jest zły, bo będzie empiryczny. A to ma nie być empiryczne. To nie będę tego rozwijał. I to samo zachodzi u Habermasa i Lapla, pomimo bardzo różnych ciekawych sztuczek logicznych. Oni proponują tak zwany rozum proceduralny. Procedury mają być czysto formalne. Gdyby procedury były czysto formalne, to nie można by otrzymać wniosku treściowego, aksjologicznego. Po prostu. Oni cichcem zakładają właściwie kantowskie założenie, mówiące, że osoba ludzka jest taką wartością. Na tym budują swoją teorię, tam, czy to teorię komunikacji, czy innego uzasadnienia. Krótko mówiąc, mój zarzut do rozumu praktycznego jest taki, że rozum praktyczny jest formalny, a wniosek w aksjologii czy w etyce musi być treściowy. A nie da się z formalnego rozumu wyciągnąć treściowego wniosku. No i teraz będę się zbliżał do odpowiedzi na pytanie, jak poznajemy wartości. Tylko kilka zdań na temat tego, czym wartości są. I tu muszę się ograniczyć do takich lapidarnych tez, bardzo ogólnych, bo one później będą potrzebne do uzasadnienia tej koncepcji poznania wartości. Po pierwsze, wartości poza ontologią i poznaniem teoretycznym. Wartości nie są przedmiotami poznania teoretycznego, ani przedmiotami języka deskryptywnego. Takie poznanie bowiem i taki język powstają w rezultacie abstrahowania od podmiotowego zaangażowania w przedmiot. Oznacza to, że wartości nie są elementami świata przedmiotowego, to znaczy świata ujętego z pominięciem podmiotu. Dlatego też ściśle biorąc, wartości nie są przedmiotem ontologii. Nie są żadnymi bytami, których istnienie można by stwierdzić w teoretycznie przedmiotowym nastawieniu. Takie negatywne twierdzenie jest koniecznym warunkiem uniknięcia tak zwanego błędu naturalistycznego w pojmowaniu wartości. Aczkolwiek, gdyby na nim poprzestać, jak poprzestaje na przykład non-kognitywizm, to ono grozi nihilizmem aksjologicznym. Po drugie, wartości przedmiotem filozofii praktycznej. Wartości występują wyłącznie w praktycznym doświadczaniu świata, to znaczy w takim nastawieniu, którego punktem widzenia nie jest obojętna obserwacja, czyli rozum teoretyczny, lecz wolność. Dlatego też wartości mogą być wytłumaczone wyłącznie w perspektywie filozofii praktycznej, czyli takiej filozofii, która zakładając wolność jako swój punkt widzenia, pyta o jej przedmioty. To znaczy tymi przedmiotami z punktu widzenia wolności są możliwości, cele, powinności i wartości.
Podstawy całej aksjologii, czyli pierwszej jej przesłanki, muszą tkwić w refleksyjnej filozofii wolności. Nie można ich bowiem wyprowadzić, tych podstaw, pod groźbą błędu naturalistycznego z żadnych zasad ontologicznych. Gdyby zatem ktoś zaprzeczał istnieniu wolności, to tym samym wykluczyłby możliwość aksjologii. Po trzecie, refleksyjna analiza wolności ujawnia, że do bycia wolnym nie wystarcza sama tylko niezależność, czyli tak zwana wolność negatywna. Trwanie wolności w czasie, czyli jej kontynuacja i spełnianie się, jest możliwe tylko wtedy, gdy podmiot w sposób niezależny od przyczyn afirmuje praktycznie bytowe warunki swojego istnienia. Żeby więc wolność mogła trwać, musi uznać cenność istnienia świata, bo ono jest koniecznym, ontycznym warunkiem istnienia wolnego podmiotu. Tak więc niezależność zawarta w wolności oznacza zaprzeczenie konieczności jej trwania. To znaczy, że oznacza wolność decyzji o trwaniu. Natomiast sama natura wolności jako czegoś niestabilnego czy niesubstancjalnego wymaga, aby, o ile chce ona trwać jako wolność, aksjologicznie zaafirmowała po pierwsze to, co jest ontycznym fundamentem jej trwania oraz po drugie to, co jako zaafirmowane staje się podstawą cenności różnych bytów. Owym podstawowym, koniecznym do trwania wolności, w cudzysłowie przedmiotem jej wolnej afirmacji, jest istnienie, w znaczeniu esse, odróżnione od bytów. Ono zatem, jako zaafirmowane przez wolność, stanowi przedmiotową podstawę wszelkich wartości. Zaafirmowane istnienie, ponieważ jest beztreściowe, nie jest jedną z wartości, lecz samą wartościowością, która, będąc praktycznym analogonem istnienia, to znaczy jest odpowiednikiem istnienia na terenie filozofii praktycznej, że tak powiem. Otóż tak pojęte istnienie, czy też wartościowość, patrząc z punktu widzenia filozofii praktycznej, istniejące konkrety czyni wartościowymi. Akt pierwotnej afirmacji istnienia, czyli pierwszej decyzji, która jest logicznym warunkiem wszystkich możliwych decyzji, można natomiast nazwać pradecyzją. Źródłem tego, że najpierw samo istnienie, a w konsekwencji wszystkie istniejące konkrety zyskują charakter aksjologiczny, jest więc pradecyzja wolnego podmiotu dotycząca kontynuacji własnego istnienia w postaci wolnej podmiotowości. No i nie udało mi się. Moją tezę na temat poznania wartości, bo twierdzę, że wartości są relacjami między wolnością a istnieniem świata. I żeby poznać takie relacje, to jedyny sposób poznania wartości to jest refleksja nad efektami swojego działania, czy i ta refleksja jest elementem samowiedzy podmiotu, czyli poznanie wartości jest elementem samowiedzy. Człowiek, poznając to, co w nim się osadza po działaniu, poznaje wartości. No i to rozwijam na 20 stronach, niestety nie potrafiłem tego organizacyjnie przedstawić Państwu. To taka teza doprowadza do paradoksu sowy Minerwy, to znaczy z tego się okazuje, że człowiek jak zaczyna działać, to nie zna wartości, a wartości zna dopiero po działaniu. Niestety z takim wnioskiem przykrym trzeba się zgodzić moim zdaniem, ale jest na to pewna rada, mała wprawdzie, która nie załatwia całkiem sprawy, mianowicie człowiek przed działaniem musi korzystać z tradycji, to znaczy z tego, co tradycja przekazuje na temat wartości, ponieważ nie może mieć wiedzy o wartościach przed działaniem. Tu się jakby mogę podeprzeć, to jest wiadomo, że jest to teza nawiązująca po pierwsze do Hegla, z tym, że nie Hegla jako absolutysty, tylko uważam, że Hegel dobrze rozpoznał sposób działania podmiotu. Po drugie, no, w Gombrowiczu gdzieś są na ten temat, nie mogę ich znaleźć, tezy na temat tego, że człowiek wie, kim jest, czy wie, co jest ważne, dopiero po działaniu. No i tą drugą tezę, mówiącą o tym, że temu paradoksowi sowy Minerwy częściowo zaradza fakt tradycji, nazywam epistemologicznym argumentem na rzecz umiarkowanego konserwatyzmu. Umiarkowanego. I wyjaśniam, co to jest umiarkowany. On to nie jest, sytuuje go pomiędzy
dogmatycznym, czyli tradycjonalizmem, i pomiędzy rewolucjonizmem aksjologicznym, który przypisuje przede wszystkim Nietzschemu, ale też Marksowi, Stirnerowi. To znaczy, mówiąc o rewolucjonistach, mam na myśli takich filozofów, którzy wymyślają nowe wartości i próbują ludzkość do tego przekonać. Moim zdaniem jest to bardzo niebezpieczne, bo oni nie znają tych wartości, później eksperymentują, jak to wyjdzie w działaniu. Z kolei wadą tych tradycjonalistów dogmatycznych jest to, że nie dopuszczają doskonalenia poznania aksjologicznego, czyli nie dopuszczają możliwości, że indywidualny człowiek może do tradycji wnieść nowe poznanie wartości dzięki, że tak powiem, medytacjom nad własnym działaniem i nad jego efektami. Dziękuję bardzo. Państwa, otwieram dyskusję nad referatem profesora Janczyka. Proszę profesora. No, ja tego nie rozumiem. To znaczy, czy konsekwencją pańskiego ujęcia jest absolutyzm czy relatywizm aksjologiczny? Znaczy, co się dzieje, jak dwa podmioty odnajdują w wolności dwa różne systemy wartości? Czy jest jakaś możliwość wyboru, czy też są to jakby równosilne? Bo no przykro mi, ale ja nie widzę żadnego rozwiązania metaaksjologicznego, które by wypływało z pańskich uwag. Szczegóły są oczywiście do dyskusji. Ta krytyka Kanta, którą pan tak rekomenduje, to na przykład Ossowska to już dawno powiedziała, że to jest zasada kantowska jest czysto formalna, a wyciąga z niej się wnioski. Ale miesiąc, ja nie chcę. Więc jak to jest, prawda? Bo jeżeli to jest absolutyzm, to on jest nieugruntowany. Jeżeli to jest relatywizm, to nic nowego nie wnosi. Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiem, jak rozumieć absolutyzm i relatywizm w tym kontekście. Ja uważam, że wartości w świat jest wartościowy dzięki temu, że wolność chce w nim istnieć. A musi chcieć, musi afirmować wartość świata. Ja nawiązuję do średniowiecznej teorii transcendentaliów, tylko że zamiast uzasadnienia teologicznego wstawiam decyzjonizm indywidualistyczny, że tak powiem. Reszta to są dopiero kwestie szczegółowe. To znaczy uważam, że wśród wartości są uniwersalne i trzeba je umieć uzasadnić. Na przykład etyka musi być uniwersalna. Natomiast musi być. No bo wtedy nie byłaby etyką. Dlatego musi być. Natomiast oprócz dziedziny wartości uniwersalnych są jeszcze wartości indywidualne, takie, które każdy człowiek ma prawo sobie sam dobierać. I na przykład w przypadku jednej osoby ona może sobie wybierać pewne wartości, a inna może inne wybierać. Jest pewien zakres tych indywidualnych. To wynika z kolei z indywidualności ludzkiej, bo ludzie nie są identyczni. Gdyby wszystkim przedstawić identyczną aksjologię, to trzeba by represjonować indywidualność osób. No i teraz nie wiem, jak to właśnie do absolutyzmu i relatywizmu, bo to nie jest relatywizm, moim zdaniem. Natomiast nie jest to absolutyzm w tym sensie, że się głosi tutaj jakieś wartości pozaludzkie dla wszystkich ludzi obowiązujących. No ale jeżeli są konfliktowe, to co zrobić? Te uniwersalne to są. Wtedy należy skorzystać z racjonalności praktycznej, moim zdaniem. To znaczy racjonalność praktyczna, o której tu nie mogłem jakby wspomnieć, ale jak chwaliłem rozum praktyczny, to miałem na myśli to, że rozum praktyczny pozyskuje pierwsze przesłanki z owej pradecyzji. To znaczy ona dotyczy tego, że człowiek sam siebie traktuje jako najwyższą wartość, ale człowiek jako wolny podmiot, a nie jako powiedzmy organizm biologiczny. I z tej tezy, moim zdaniem, da się wyprowadzić uniwersalny szacunek dla wszystkich wolnych podmiotów i on jest podstawą etyki. Nazywam to przezwyciężeniem solipsyzmu etycznego. To znaczy, trzeba pokazać, jakie argumenty trzeba użyć, aby pokazać, że inni ludzie, a szczególnie ich, znaczy to, co się składa na jakby pojęcie moralnego podmiotu, czyli racjonalność i wolność, jest tyle samo warta, co moja.
bo myślę, że po oświeceniu nikomu nie udało się tego uzasadnić, bo do oświecenia było religijne uzasadnienie wartości człowieka, natomiast tak zwany humanizm laicki tylko deklaruje wartość podmiotu, natomiast żadnego uzasadnienia nie przedstawia. I w całym na przykład tradycji liberalistycznej nie ma takiego uzasadnienia filozoficznego, jest to tylko deklaracja. Tymczasem trzeba to uzasadnić odpowiednio, wychodząc od tej pradecyzji. Ja próbuję to tak robić, że wykazuję, że warunkiem mojej wolności są cudze wolności. Zatem akceptując moją wolność, muszę akceptować jej warunki, czyli innych ludzi. I wtedy moralność się okazuje wspieraniem się ludzi w wolności i w racjonalności. Proszę, profesor Zachariasz. Nie dosłyszeć. Pan twierdzi, że ta teza, iż pierwsza jest epistemologia, a nie ontologia, zakłada bezzałożeniowość epistemologii. Musi zakładać bezzałożeniowość? Tak. To nieprawda. Tak sądził Husek i Dębowski i ta frakcja w Lublinie, do której pan należy, to, że bezzałożeniowość jest teza o pierwszeństwie teorii poznania nad ontologią wcale nie musi zakładać bezzałożeniowości. Ja się zgadzam, nie musi, nie jest duża wersja. Kantowska moim zdaniem. Pan zakłada. Nie tylko kantowska, ale powiedzmy sobie, no co więcej, tam jest nie tylko problem założeń, ale i zapośredniczeń. Nie ma poznania, które by zaczynało od czystego zera. No, choć tam w teorii zbiorów, to ten zbiór pusty jest najważniejszy, tak? Tak. Jak to powiedzmy, wszystko się od zera zaczyna. Z zera też można coś wywieźć. Teraz takiego Rana Bodio czytam i on tam wszystko z zera wynosi, wywodzi z pustki. Także da się wywieźć jakąś tam wiedzę. Nie wiem, czy ona jest wartościowa, czy nie, ale... Myślę, że ta teza nie musi zakładać bezzałożeniowości teorii poznania. Co więcej, ja sam jestem przeciwny tej tezie, choć akceptuję tę tezę. Zawsze są jakieś założenia. Albo są to założenia wewnętrzne systemu, kartezjuszkowi, teorii gosłuczną, jakieś inne, albo założenia, których sobie nawet autor nie uświadamia. Nie jest tak, że poznanie jest czymś absolutnym, jest czymś świętym, czystym. Poznanie jest zapośredniczone w całości naszych działań. I także, no tak ja to rozumiem, no muszę zacząć bardziej dokładnie pana studiować, bo tam tą książkę... Ale panie profesorze, no my się zgadzamy zupełnie. No to dobrze. Faktem dobrze. Jest jednak, że czasów kartezjuszkowskiego, sceptycyzmu metodycznego, ja myślę, że... były takie próby. No i one były bardzo poważne. Tak, i one zdominowały aksjologię. No ja bym powiedział tak. Ja sam się zastanawiałem, co jest ważniejsze. No wiadomo, ten problem był ważny w Lublinie. Było stanowisko Krąbca i no i UNCS-u takie niejasne. No i w Badeni była. Proszę? W Badeni na przykład. A Badeni, tak. No zgadzasz. Natomiast no, myślę, że to często zależy od systemu, w którym się te tezy formułuje. Są takie systemy, które potrafią uzasadnić. Natomiast drugi problem to z tymi wartościami. Ja, jak rozumiem pana, to pan warunkiem koniecznym wartości czyni wolność. Czyli sama wolność nie jest wartością. Tak? To jest bardziej zniuansowane. Kiedyś tak... Kiedyś pan tak sądził jeszcze, jakbyśmy byli w Poznaniu. Ja byś... No, to... Ale w Poznaniu już nie akurat. Nie. Ale coś tam jeszcze było chyba z tego. Tak. Więc... No, ja myślę, że wolność jest istotna dla wartości, zwłaszcza dla wyboru. Natomiast ja bym upierał się przy tym, że wartości nie istnieją. Mam jakieś argumenty, oczywiście można się z nimi zgodzić, a można się nie zgodzić. Nie istnieją wartości tak zwane czyste.
piękno, prawda, miłość, co tam jeszcze, świętość czy cokolwiek innego. To są wartości wszystko. To są tylko pojęcia. Istnieją realnie pojęcia, natomiast nie odpowiadają im żadne desygnaty. Natomiast w wymiarze empirycznym istnieje konkretna miłość, konkretne piękno, piękny obraz, ja wiem, świętość czy zdania prawdziwe istnieją. Ja to nazywam, no tak za badańczykami, jako te długie, jako wartości historyczne, w porządku historycznym. Bo one tam doznają konkretyzacji. One nie istnieją, ale znamienne. Obowiązują i wynika z nich powinność. I potrafię to na swój sposób uzasadnić. Nie wiem, czy pan to przekonał, ale to. Co to znaczy? Jakby utrzymuje tezę, że z bytu nie wynika powinność. Jeżeli wartości sprowadzimy do bytu, no to naruszymy tezę Hume'a, ale jestem przekonany, że ta teza jest zasadna. Z tego, że stół jest, nie wynika, że ja powinienem ten stół szanować. Nawet z tego faktu, że człowiek jako pewien byt fizyczny jest, że ja go powinienem szanować. Kant to mówi inaczej. Lekarz nie dlatego leczy chorego, jest chory. Leczy go, bo są pewne zasady. I on zachowuje się według tych zasad. Czyli jest pewna etyka lekarska. Ale to jest taki trochę odbiegający przykład. I teraz tak, jeśli wartości byłyby bytami, no to nie byłoby obowiązywania jej powinności, a istota wartości sprowadza się do obowiązywania jej powinności. Jeśli jest, nie ma wartości prawdy, a jest pojęcie prawdy jako wartość i to pojęcie uznaje za naczelne dla uznania naukowego, teoretycznego, albo jest pojęcie piękna dla twórczości artystycznej, to i to pojęcie jest uznane, to powinniśmy, artysta powinien tworzyć piękno, bo to z tego pojęcia wynika. Jakby to pojęcie było zrealizowane, to by już nic z niego nie wnikało, bo to byłby byt. Dlatego, że jego jeszcze nie ma, jest puste, to po prostu pojawia się powinność jego realizacji w pewnym systemie myślowym. Na przykład w naszej kulturze. To też nie ma wartości. Wartości formalne są wprawdzie uniwersalne, ale są nieokreślone. Nie mają żadnej treści. One nie muszą mieć treści. Pan powiedział, że te wartości są puste. No one są puste, tak. One są puste, tak. Natomiast w historii, w kulturze obowiązują pewne znaczenia tych pojęć, wobec których my po prostu, no, czy wobec których, które mówią nam, jak powinniśmy się zachowywać. Wynika pewność na powinność i obowiązywanie. Z wartości prawdy w nauce wynika powinność uprawiania nauki ze względu na prawdę i zachowanie pewnych reguł. Natomiast jeśli przyjmę, że wartości sprowadzają się do relacji, to relacja jest też bytem. Relacja jest bytem. No bo co to jest byt? Trzeba zacząć od tego, co to znaczy być bytem. My mówimy o bycie, że byt to jest też takie przekłamanie, że być bytem to istnieć. To jest nieprawda. To nieprawda jest, że być bytem to istnieć. Grecy nie mówili o żadnym istnieniu. Być bytem to być czymś. To on to znaczy dokładnie coś, a nie istnienie. Istnienie to wzięli od Arabów. No to jest na dłuższą dyskusję. No, to jest... no tak, znaczy pan profesor, widzę, idzie po linii neokantystów. No jest niestety, no taki już mój los jest. W tym wieku się nie zmieni. Każdy idzie jakąś drogą. Natomiast ja uważam, że
równocześnie Kant, jak i neokantyści. Znaczy ja nie akceptuję tego transcendentalizmu, tego takiego, oni tylko duplikują rzeczywistość, powołują drugą obok jednej, ale to niczego nie wyjaśnia. Natomiast bardzo cenię neokantyzm za to, że oni konsekwentnie twierdzili, że wartości są możliwe tylko w praktyce. Że nie ma czegoś takiego jak teoria wartości. Tak, oczywiście tak. To tak najkrócej, gdybym chciał jakoś skomentować. Wie pan, tam był taki problem, bo Likert sam się, no, użyję nie ma tego słowa, ale już mi często brakuje słów, zakapućkał w tym wszystkim. Znaczy on zmieniał poglądy pod wpływem fenomenu. Zmieniał, tak, różnie to. Ale w ten sposób, bo w pewnym momencie powiedział tak, wartości nie istnieją, ale egzystują. I konia z rzędem temu, to system do filozofii pisze, co to znaczy istnieć, a nie egzystować? No, próbowano tłumaczyć, że nie są czasowo przestrzenne. Tylko należą do tego trzeciego, ale tak naprawdę one w ogóle nie istnieją. Jako wartości absolutne, czyste. One tylko są pustymi pojęciami, które obowiązują. A jest potrzebna wola, bo ja mogę chcieć je realizować. Wartości to jest sfera kultury. To nie jest sfera bytu obiektywnego. W świecie natury wartości nie istnieją. No ja się zgadzam z taką tezą, gdy twierdzę, że wartości nie są przedmiotem ontologii. Ja uważam, że pana takim naprawdę wielkim osiągnięciem, na które się bez przerwy powołuję, gdzie mogę, to jest wyróżnienie pojęcia dobra. Bo u nas często się myli pojęcie wartości z dobrem. Dobro to jest byt. Dobro to jest chleb. To jest dobro. To jest przedmiot. No ale to Scheler zrobił. No, ale ja u pana wyczytałem. Sobie Scheler opowiedział. Może to jest faktem, że... Natomiast wartości... Wartościami się nikt nie naje. To są tylko pojęcia. Są słowa. To tylko obowiązują w kulturze. A dobrami tak. Proszę Państwa, no dziękuję. Proszę wybaczyć bezceremonialnie przerwę tę interesującą dyskusję, ale porządek czasowy nas obowiązuje.